Emoji opanowały cały case drop. Sprawdź i zgarniaj najlepsze skiny. Weź udział w evencie i otwieraj niesamowite skrzynie eventowe. Kliknij pierwszy link w opisie i sprawdź najnowszy event emoji z pulą nagród 30 tysięcy złotych. Siemanko, z tej strony Stefana, to jest kolejny odcinek na tym kanale i oczywiście kolejny giveaway dla Was, także jeśli chcecie wygrać kodzik o wartości 10 zł, po prostu zostawiacie łapkę w górę, oglądacie minimalnie połowę filmu, piszecie oczywiście komentarz oraz subskrybujecie dzwoneczkiem, ale to już mam nadzieję, że macie zrobione, jeśli nie, no to zostawiajcie łapeczkę, subskrypcję oczywiście. Pamiętajcie, że pierwszy link w opisie macie case dropa, 25% dopłaty macie z moim kodem, możecie sobie wpłacić PayPalem, Paysafe kartem, skinami, przelewem bankowym, G2A Pay, SMS-em. Także widzicie, macie każdą metodę płatności. Też pamiętajcie, że jeśli wpłacacie, dostajecie też lajki z nowego eventu, które możecie sobie później wykorzystać, ale to później. A tak jak widzicie po tytule i po miniaturce, dzisiaj otwieramy skrzynki sposobem Marcina Eltosta Najmana. Macie tutaj screena, kto taki filmik zaproponował, bardzo dziękuję. No i jeśli chcecie pisać pomysły, to wbijajcie albo na streamy, albo na Discordzie, też jest taki kanał. No i w dzisiejszym odcinku będę sobie otwierał same niebieskie skrzyneczki, bo wiadomo, legendarna niebieska kurtka Marcina Najmana, której sprawdza godzinę i czeka na pana Stanowskiego pod klubem Raków Częstochowa. No, wszyscy znają tą historię, także nie będę tutaj się wypowiadał na jej temat. Jak widzicie, pierwsze skrzyneczce spoko poleciało. Będę brał same takie niebieskie, czyli na przykład taka, też się oczywiście w to wpisuje. Mam spory budżet, także na spokojnie sobie otworzymy. Mam nadzieję, że wszystkie niebieskie uda się ze stronki. Chyba że po prostu będzie ich za dużo, to wtedy nie, ale na spokojnie będę sobie otwierał. 117 ziko, tutaj mamy na 0, także spoczko. Jedziemy dalej. Cyk, 5 skrzyneczek DMG na oceanie teraz. Cyk, mamy 5 takich. Zobaczymy, co tutaj poleci. Okej, jest Santico z Fire, ale ogólnie średnio, bo 87 ziku, a płacę 125, także troszkę na minus. Dobra, przechodzimy sobie dalej i mamy skrzyneczkę na pali, która kosztuje 15 ziko i 5 takich wyjdzie mnie 75 ziko. Oczywiście, tak jak mówię, jeśli macie jakichś influencerów, jakieś znane postacie, piszcie w komentarzu, kogo sposobem mógłbym otwierać takie skrzyneczki. Bo naprawdę są to ciekawe odcinki, można się czasami uśmiać, bo to jest hit, że ja na przykład otwieram odcinki sposobem Marcina Najmana, a wiecie tak naprawdę, że tutaj żadnego sposobu nie ma, jest po prostu śmieszny materiał, który mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeśli tak, oczywiście zostawcie łapę w górę i jedziemy dalej z kolejną niebieską skrzynką. Widzicie, to jest trochę niebieska, ale jednak nie aż tak do końca, ale skrzyneczka Toma zdecydowanie zalicza się do tych niebieskich. No i tutaj płacimy już 250 zł, także liczę na coś dobrego. Może jakaś koska? I nie ma niestety koski, ale jest The Empress w całkiem dobrym stanie, z tego co widzę, ale jednak w całkiem dobrym stanie. Jednak Battle Skirt, ale ogólnie mamy proficik, bo w StatTracku ten 5-7 kosztuje 115, także bardzo ładnie tutaj siadło. Jedziemy sobie na spokojnie dalej. Okej. Mamy tutaj tanie, jest niebieska. Ale skrzynkę rękawic mogę sobie pod to zaliczyć, bo jest ciemno-niebieska. 5 takich, 42 zł. Wiadomo, że jest to skrzynka na małym procencie. Ale zobaczymy, może akurat jakieś rękawiczki padną. Niestety nie, ale otworzymy sobie jeszcze 5. Bo czemu nie? Może akurat by weszły za jakieś za 1200 zł, tak jak tutaj są najdroższe. Zobaczymy, co my tutaj mamy. Niestety się nie udało, ale damy jeszcze jedną próbę. No wiadomo, jest bardzo, ale to bardzo, bardzo mała szansa. Ale czemu by nie próbować? Jeśli mam spory budżet, to trzeba. No niestety, w dzisiejszym odcinku się nie udało, może Wam się uda. Też możecie napisać, jaka jest Wasza ulubiona skrzynka na case dropie. Każdy, kto odpisze, będzie kozakiem. I pamiętajcie, że jak wpłacacie z moim kodem, macie większą szansę na wygranie. Jesteście kozakami i możecie się bujać na dzielni jako koksy. Gold 2, znaczy gold 1 i teraz 5 takich skrzyneczek. Bujać jako koksy, ja pierdzielę, co ja powiedziałem? Dobra, nieważne. 5 takich skrzyneczek. Okej, tutaj słabiutko, ponieważ same niebieskie itemki, to już tej nie będę otwierał. Skrzynka Gold 1 i jeszcze mamy tutaj jedną skrzyneczkę niebieską. Goldzik 2, 5 takich też tanio, także na spokojnie możemy sobie otworzyć. Zobaczymy, co tym razem będzie. No znowu 5 niebieskich, także tutaj słabiutko, niestety. Ale zaraz przejdziemy do skrzyneczki droższej i wiecie jaka to będzie, mam nadzieję.
bo będzie to skrzyneczka polarna. Jeszcze kryształów tutaj, kurczę, ominąłem, ale dobra, to już nieważne. Jest wodna, to jeszcze wodną sobie otworzymy 5 razy. No i widzicie, tutaj mamy naprawdę fajne itemki, bo same niebieskie akurat, jak kurtka Marcina Neymana. Okej, okay, jest awupka, jest 5-7, ale reszta słabiutko. 77 ziko, dobra, jeszcze 5. I teraz już przejdźmy do tej skrzynki polarnej, żeby sobie ich kilka otworzyć. Okej, okay, mamy awupkę, zobaczcie, Hyper Beast. Bardzo ładnie, nie spodziewałem się tego. 126 ziko field tested, bardzo ładnie, bo jest fajny proficik. No i dobra, tutaj już te tańsze niebieskie sobie ominę. Wy oczywiście możecie przetestować jeszcze taką skrzynkę, skrzynkę z niżek, lodową, ale my przejdziemy do skrzynki polarnej za 160 ziko i otworzę sobie jedną taką na razie. W jednym z odcinków poleciał mi tutaj Poseidon i był to niesamowity odcinek. Teraz leci na czwórkę do Emperor, zależy jaki stan i czy w Statraku. O mój Boże! Statrak M4A4 Cesarz Minimalware 933 zł. Ja pierdzielę! No i właśnie to jest to, niebieski itemek, jak kurtka Neymana. Naprawdę, otwierajcie skrzynki sposobem Marcina, bo to co się tutaj dzieje jest coś... No, teraz słabiutko, ale naprawdę, fenomenalnie poleciało. Dobra, już nie będę otwierał tej skrzynki, bo już chyba wykorzystałem cały limit szczęścia. Mamy jeszcze tutaj takie skrzyneczki, ale to nie będzie niebieska. Vulkan też nie jest niebieska. Frontside Misty mógłbym otworzyć, ale otworzę... No dobra, to już, no niech będzie. Jakaś ze skrzynek premium też niech się załapie na koniec odcinka. 4 takie będą otworzone. Zobaczymy, co tutaj poleci. I co my tutaj jeszcze mamy. I jest Fuel Injector w dobrym stanie. I widzę, że jest to bardzo dobry stan. Bo jest to stan Minimalware. 600 zł, a płacę 187. Coś niesamowitego. Dobra, przejdźmy sobie jeszcze do Emoji Eventu. Get More Followers. 11500 wrzucamy, bo w poprzednich dwóch odcinkach się nie udało. Może w końcu się uda. I... aha, nie mam tyle. Co ja zrobiłem? Proszę. Nie, no znowu się nie udało. Kurczę. Do 3 razy sztuka. Myślałem, że wyjdzie. No ale no cóż. Niestety, mam pecha. Pamiętajcie, żeby wpłacać z moim kodem. Pierwszy link w opisie. Bardzo mi miło, jak to zrobicie. Macie większą szansę wtedy na wygranie. I też pamiętajcie. Okej, mamy nową opcję na upgraderze. To sobie przetestuję w nowym odcinku. Tym... czasem będę sobie to kończył, albo wiecie co? Dobra, już mam sporo itemków na tym upgraderze, to sobie zrobimy tak, że zaznaczę sobie wszystko, wiecie co? Zaznaczę sobie wszystko i przetestujemy sobie ten nowy tryb. Weźmy sobie na razy 10 Asimov. Okej, zobaczcie jak to teraz fajnie wygląda, spoczko. I sobie tak zrobimy. Zobaczcie jak teraz upgrader się zachowuje, okej. I jak fajnie teraz wygląda. Dobra, dobra, to jeszcze jeden upgrader i kończymy filmik. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, bo naprawdę fenomenalnie dzisiaj poleciało. Jeszcze tutaj polecimy, walnijmy sobie tutaj tym razem. Zobaczcie jak teraz działa upgrader. No i to już raczej nie doleci, ale zobaczcie, dobra. Naprawdę, testujcie, pamiętajcie, wbijajcie, zostawiacie łapę w górę, bo kod za 10 ziko do wygrania właśnie na case dropika. Dzięki za oglądanie, bez przedłużania, na razie.